Podczas remontu wymiany poszycia dachowego pracownicy odnaleźli skrytkę. Była to nieduża skrytka, około 2 metra na metr. Co w niej znaleźliśmy? Znaleźliśmy m.in. książki historyczne, sprzęt gospodarstwa domowego, płaszcze, także mundury. Wśród tych rzeczy odnaleźliśmy bardzo tajemniczy przedmiot. Jak się okazało, jest to prawdopodobnie prototyp turbiny silnika do samolotu Messerschmitt ME-163 Comet. Eksperci, którzy prowadzą aktualnie badania nad tą turbiną, twierdzą, że jest to jedyny taki prototyp w Polsce. I tutaj rodzi się pytanie, skąd on się wziął na zamku, kto go ukrył na strychu, w jakim celu, kto na nim pracował. W skrytce również odnaleźliśmy bardzo ciekawe egzemplarze książek mówiące o religii, książki techniczne, a także albumy ze znaczkami obrazujące flotę niemiecką. Jedną z ciekawszych książek obrazuje nam, jak się rodziła partia nazistowska w Niemczech.